Dzień dobry Państwu. Niestety wszyscy tu rozumiemy, że wojna jeszcze potrwa. Zapowiadana ukraińska ofensywa ma potencjał, żeby odbić pewne terytoria i żeby okazać się w dużej mierze kłopotliwa dla strony rosyjskiej, ale potencjał do szybkiego zakończenia całego konfliktu jest tu dość niewielki, więc to jeszcze potrwa. Rozumiemy także, że ta trwająca wojna ma ogromne znaczenie dla wewnętrznej polityki Federacji Rosyjskiej i jest tym wydarzeniem, które, kiedy będziemy za 20-30 lat czytać podręczniki historii, będzie określana jako finalny akord w historii putinizmu, która, ta historia już trwa ponad 20 lat, ale widzimy, że Putin prowadzi Rosję w pewnym określonym kierunku, a ta wojna bardzo podążanie w tym kierunku przyspieszyła. Nie wiemy, jak zakończy się ta wojna, czy zakończy się ona pełną porażką państwa rosyjskiego, czy jakimś kompromisem. Tak czy inaczej doprowadzi to do dużego wstrząsu w samej Federacji Rosyjskiej i ostatecznie ma potencjał do tego, żeby doprowadzić putinizm do końca. Nawet jeśli jednak tak się nie stanie, putinizm zostanie zakończony. Nie wiemy jeszcze ani kiedy, ani jak, ale dość dobrze dzięki historii rozumiemy, co się wtedy wydarzy, ponieważ wydarzy się wtedy dokładnie to, co się dzieje za każdym razem, kiedy Rosja popada w duże kłopoty. To znaczy przyjdą Stany Zjednoczone i być może, tak jak często było w historii, inne państwa Zachodu, z pomocą humanitarną dla tego kraju. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, natomiast jeszcze zanim do tego przejdę, mam tutaj dla Państwa taką zapowiedź. Wydawnictwo Znak wydaje w tej chwili książkę Wołga, meandry Rosji. Gruba pozycja, tu już możemy sobie popatrzeć, jaka to jest potężna książka. Nawet nie patrzyłem, ile to ma dokładnie stron, ale możemy to zrobić razem. Prawie 600 tutaj stron wiedzy na temat Rosji. Ciekawa pozycja. Ja także znalazłem tu rzeczy, których nie wiedziałem. Zresztą jest masa rzeczy, których ja nie wiem na temat Rosji, bo nie da się wiedzieć, proszę Państwa, wszystkiego. Za podstawę i oś tutaj została wzięta rzeka, ta tytułowa Wołga. Faktycznie Wołga jest sama w sobie geograficznym zjawiskiem. Jeśli Państwo widzieli kiedyś Wołgę w jej środkowym biegu, gdzieś na przykład ja przejeżdżałem koleją transsyberyjską przez Kazań i widziałem Wołgę, ona tam zawstydza i Nil, i całą masę innych największych rzek świata. I faktycznie tutaj możemy poznać wiele historii związanych bezpośrednio z historią tego ciężkiego do pojęcia kraju, nanizanych na nić tej potężnej rzeki. Bardzo ciekawy sposób opowiedzenia historii, warta polecenia pozycja gruba, jeśli macie czas nie tylko słuchać 20-minutowe filmiki w internecie, ale tak po prostu sobie usiąść z kubkiem gorącej herbaty, ale choć w zasadzie teraz aura raczej sprzyja do tego, że byłby to zimny napój i na hamaku i sobie to faktycznie poczytać, to zachęcam, warta uwagi pozycja Wołga, meandry Rosji od wydawnictwa Znak. To jest reklama oczywiście, ale naprawdę mi się ta pozycja spodobała. Także proszę Państwa, jedźmy dalej. Mamy tutaj pierwszy przypadek, kiedy Stany Zjednoczone pomogły humanitarnie, pomogły się Rosji wyżywić. To jeszcze nie był nawet okres Związku Radzieckiego, to była końcówka wieku XIX. W roku 1891-92 w Rosji trwał głód. Przyczyn tego głodu było przynajmniej kilka, w tym oczywiście była tu przyczyna, którą byśmy nazwali taką czysto technologiczną, to znaczy duża część rosyjskich rolników, drobnych rolników, tak zwani, oni na nich mówili mużyki, to jest można powiedzieć chłop po polsku. To byli ludzie, którzy uprawiali rolę w sposób bardzo zbliżony do tego, jak się to robiło w średniowieczu, biorąc pod uwagę także często trudne warunki klimatyczne w Rosji. To nie był sposób uprawy roli, który dawał człowiekowi duże nadwyżki.
przetrwanie danej rodziny było w dużej mierze uzależnione od tego, jak w danym roku po prostu wyszło. Czy nie było problemów z pogodą, czy dostali dobre pole. Tutaj warto powiedzieć, że te wspólnoty wiejskie wymieniały się polami, żeby nikt nie miał jakoś wyraźnie lepiej niż inni. Przy użyciu prostych narzędzi ta uprawa dawała niewielkie plony, a kiedy w roku 1891 przyszła niekorzystna dla rolnictwa zima, mało śniegu, więc gleba była odsłonięta, silne wiatry, to zboże, te wysypane ziarna nie zawsze przetrwały na tym polu, dodatkowo rok wyszedł im bardzo suchy, doszło do tego, że po prostu z powodu nieurodzaju, z powodu braku żywności, które doprowadziło, co doprowadziło z kolei do epidemii chorób, to pogrzebało około 500 000 ludzi. Bardzo potężna klęska. Rozumiemy, to już jest taka liczba, która kwalifikuje się nie do tragedii, tylko do statystyki, ale taka statystyka składa się z 500 000 małych tragedii. Oczywiście to były trudne czasy dla prowadzenia dużych programów pomocowych, co także wiązało się z samym problemem wewnątrz Rosji. Tam system dróg, w tym dróg żelaznych, czyli kolei, był na tyle słabo rozwinięty, że to także nie pomagało tym rolnikom ani zarabiać na swoich płodach rolnych, ani dostarczać im produktów przemysłowych, ani dostarczać im pomocy. Mimo wszystko mieszkańcy Stanów Zjednoczonych próbowali pomóc, przekazali w ówczesnych dolarach około 1 000 000 takich dolarów pomocy. Przy uwzględnieniu inflacji byłoby to około 30 000 000 dzisiejszych dolarów. Nie jest to kwota jakaś potężna, prawda? 30 000 000 dolarów w kontekście głodującego dużego kraju to nie są powalające liczby. Niemniej jednak Stany Zjednoczone poczuły się wtedy do tego, że można pomóc. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, bo to była w dużej mierze inicjatywa oddolna. Na przykład komitet w Iowa był dużą organizacją, która tu organizowała pomoc. Iowa Russian Famine Relief Committee, amerykański Czerwony Krzyż, dużo pomógł w transporcie, przede wszystkim kukurydzy, tutaj właśnie często mówiło się o kukurydzianej pomocy, powstało wiele wątpliwości na ten temat, na przykład takich, czy kukurydza dotrze do rosyjskich portów w stanie, który będzie wystarczająco dobry, żeby faktycznie dało się ją dalej jeść. Dyskutowano, czy lepiej wysłać mączkę kukurydzianą, czy kolby kukurydzy. Ostatecznie ten transport dotarł, te transporty w zasadzie. Pojawiła się też wątpliwość, czy Rosjanie, którzy nie są zaznajomieni z kukurydzą, będą wiedzieli, jak ją w ogóle spożywać, tak żeby była ona smaczna, pożywna, żeby się nie marnowało. Ostatecznie wiele tej pomocy dotarło i to miało wpływ na rosyjską sytuację, oczywiście nie kluczowy, 30 000 000 dolarów, powtórzę, to nie aż tak dużo, ale wystarczająco dużo, żeby naród rosyjski wtedy zauważył tę pomoc. I tutaj Iwan Ajwazowski, dla Państwa prawdopodobnie nie jest to znane nazwisko, ale faktycznie jeśli ktokolwiek uczył się o kulturze Rosji kiedyś w życiu, to nazwisko prawdopodobnie słyszał. Znany malarz, marynista, on uwielbiał malować właśnie takie tematy morskie, statki, okręty, bitwy, a tu namalował dwa obrazy. Okręt z pomocą i tam było widać właśnie statek żaglowy płynący z tym zbożem, z tą kukurydzą dla Rosjan i rozdawnictwo pomocy. I tutaj nie widzimy samego wydawania do rąk tego jedzenia. Widzimy taki typowy rosyjski wóz lekki zaprzężony w 3 konie, a na nim stoi mężczyzna i powiewa amerykańską flagą. Taka typowa rosyjska XIX-wieczna wieś, typowy rosyjski środek transportu i ta amerykańska flaga. To jest coś, co proszę Państwa, jeśli byśmy nie znali historii tego obrazu, prawdopodobnie byłoby dla nas na tyle szokujące, że zaczęlibyśmy podejrzewać, że to może być jakiś rodzaj
fotomontażu, przeróbki w Photoshopie, że to nie jest prawdziwy obraz. Tymczasem faktycznie znany rosyjski malarz coś takiego namalował. Co więcej, on pojechał z tymi obrazami do Ameryki pokazywać te obrazy, ostatecznie one tam zostawił, podarował je tam jednej z galerii sztuki w ramach wdzięczności rosyjskiego narodu i rosyjskiego środowiska twórczego dla Amerykanów, którzy okazali szybką i skuteczną pomoc Rosjanom. Więc wtedy, kiedy się popsuło, Amerykanie im pomogli. Kolejny taki przypadek dużej akcji pomocowej dla Rosji miał miejsce w zasadzie jeszcze w trakcie wojny domowej. Już to była ta faza, w której wojna domowa zmieniła się przede wszystkim w wojnę z zbuntowanymi chłopami. Niemniej w latach 1921, 22, 23 doszło do dużej klęski głodu. Ona przeszła do historii jako głód na Powołżu, ale nie tylko tam oczywiście ludzie głodowali, choć Powołże to jeden z ważniejszych terenów rolniczych rosyjskiego imperium i w tym momencie, o którym już mówimy, radzieckiego imperium. Tutaj także głodowały setki tysięcy ludzi. Był o tym zupełnie osobny odcinek na tym kanale, więc jeśli byście chcieli bardziej szczegółowo o tym usłyszeć, to zapraszam. Młode radzieckie państwo nie radziło sobie z zaopatrzeniem własnej ludności w żywność, ale co można zaliczyć na plus, wtedy jeszcze Lenin nie przeciwstawiał się otrzymywaniu pomocy z Zachodu i faktycznie wiele różnych organizacji i państw Rosji pomogło. Stany Zjednoczone miały tutaj największą rolę do odegrania. Zresztą oni mieli dużą inicjatywę pomocy takiej czysto właśnie żywnościowej dla krajów europejskich po zakończeniu I wojny światowej. Polska też wtedy skorzystała na tych programach, ale Rosja stała się tu wyjątkowo dużym odbiorcą pomocy. Zresztą Amerykanie nie tylko po prostu wysyłali tam jedzenie, ale także na przykład organizowali punkty, w których to jedzenie wydawano ludności, co okazało się dość dużą pomocą. Ciężko tutaj policzyć, jak wiele osób udało się w ten sposób uratować. No niemniej jednak była to wyraźna, zauważalna pomoc. Warto powiedzieć, że w latach 30., kiedy doszło do kolejnego tak zwanego wielkiego głodu czy głodomoru, który jest traktowany na Ukrainie jako ludobójstwo narodu ukraińskiego, który stał się wyjątkowo śmiertelny nie tylko tam, ale także na przykład w Kazachstanie. Tutaj już władze radzieckie ze Stalinem na czele odmówiły przyjęcia pomocy ze strony świata i na wszelkie sposoby ukrywały fakt, że w ogóle do tego głodu doszło. Zresztą to nie jest nic szczególnie oryginalnego w historii Rosji. W czasie tego głodu, jeszcze w czasach carskich, w 1891-92, tam także rząd na przykład zakazał używania samego słowa głód w publikacjach prasowych. Mieli używać słowa nieurodzaj na opisanie sytuacji. Więc w latach 30. Zachód Rosji nie pomógł, natomiast kiedy doszło do kolejnej klęski, klęski roku 41, kiedy Rosja stanęła na skraju katastrofy związanej z inwazją III Rzeszy na jej teren. Zresztą tutaj trzeba dość jasno powiedzieć, że polityka Stalina miała bezpośredni wpływ na to, że w ogóle do II wojny światowej doszło. Gdyby nie jego decyzje i jego działania, tego wszystkiego prawdopodobnie by nie było, a na pewno nie w takim kształcie, jaki faktycznie obserwowaliśmy. Tutaj oczywiście Zachód miał swoje interesy w tym, by pomagać Rosji przetrwać tę wojnę. Rosja stała się dla nich, Związek Radziecki stał się dla nich naturalnym sojusznikiem w walce z hitlerowskimi Niemcami i ich sojusznikami. Natomiast nie można tutaj pominąć tego faktu, że w ramach programu Lend-Lease i innych programów pomocy Rosja otrzymała ogromną ilość pomocy materialnej, w tym jedzenia, co przełożyło się na to, że sytuacja po wojnie także była lepsza. Nie znaczy to, że była dobra, bo bezpośrednio po II wojnie światowej na terenie Związku Radzieckiego także doszło do klęski głodu. Natomiast byłaby ona znacząco
głębszą klęską, gdyby nie ta pomoc ze strony państw zachodnich. Zresztą nie można mieć w ogóle pewności, czy Związek Radziecki, będący nową odsłoną rosyjskiego imperium, w ogóle by przetrwał, gdyby nie ta szeroko pojęta zachodnia pomoc, biorąc pod uwagę, jak dużą część materiałów wybuchowych, prochu, środków transportu dostarczyły Stany Zjednoczone, przede wszystkim właśnie one. Związkowi Radzieckiemu można zaryzykować stwierdzenie, że wynik tej wojny byłby zupełnie inny. Później, już po wojnie, Rosja Radziecka także potrzebowała pomocy ze strony Zachodu, choć ta pomoc wyglądała inaczej. Kiedy te zniszczenia wojenne połączone z nieprzemyślanymi decyzjami, w tym takimi jak oranie tak zwanych ziem dziewiczych, głównie w Kazachstanie, introdukcja na dużą skalę kukurydzy i cała masa innych radzieckich wynalazków, doprowadziły do tego, że w Związku Radzieckim zaczęły się pojawiać deficyty żywności. Także tutaj pomógł świat zachodni, choć tutaj ta pomoc wyglądała zupełnie inaczej. Nie miała ona charakteru pomocy humanitarnej czy tego typu dostaw charytatywnych, tylko po prostu handlu. Choć i dopiero co Związek Radziecki stał się dla świata zachodniego egzystencjalnym zagrożeniem. Obie strony groziły sobie bronią nuklearną i, mówiąc dość oględnie, panowało dość spore napięcie pomiędzy nimi. Stany Zjednoczone, Kanada, kraje zachodnie sprzedały i później sprzedawały regularnie żywność Związkowi Radzieckiemu. Związek Radziecki miał na to środki, ponieważ udało się tam odkryć duże złoża ropy naftowej. Zaczęli nią bardzo intensywnie handlować, w związku z czym było ich stać na tego typu zakupy. Niemniej jednak bez tego handlu także mieliby problem. Ostatnim przypadkiem, kiedy państwa zachodnie ze Stanami Zjednoczonymi jako liderem tej pomocy zaoferowały pomoc Rosji i innym wtedy krajom postradzieckim, był rok 1992. Tuż po tym, kiedy rozpadł się Związek Radziecki, obserwowano tam dość poważne deficyty, jeśli chodzi o żywność, lekarstwa, sprzęt medyczny, i już w styczniu 1992 padła decyzja o wysyłce pomocy humanitarnej dla Rosji i innych krajów radzieckich, postradzieckich już wtedy. Przypominam, sam koniec 91 to oficjalny rozpad Związku Radzieckiego, porozumienia białowieskie, i oficjalnie te kraje przestały być Związkiem Radzieckim. Więc już w lutym 92 pierwsze samoloty zostały wysłane z pomocą. Wysyłano przede wszystkim zgromadzone w Europie zapasy, które były szykowane na operacje w Zatoce Perskiej, więc jakość tej żywności była, nazwijmy to w ten sposób, wojskowa. Niemniej jednak łącznie przez parę lat 22,5 tysiąca ton takich zapasów, głównie żywności, ale także zapasów medycznych, było wysłanych i drogą lotniczą, i morską, i lądową do Rosji i innych byłych republik radzieckich, co zostało także zapamiętane przez Rosjan. Tutaj głównie można się spotkać ze wspomnieniami o tak zwanych nóżkach Busha, takich mrożonych kawałkach kury, które faktycznie ludzie tam w Rosji przezwali nóżkami Busha, od nazwiska ówczesnego amerykańskiego prezydenta. Nie zawsze nazywali tą pomoc smaczną, natomiast w sytuacji, w której nie ma tego, co się lubi, to często je się to, co akurat jest dostępne. Ta pomoc 22,5 tysiąca ton to nie jest także jakaś może ogromna w skali terenów byłego Związku Radzieckiego pomoc, natomiast też tutaj nie miała miejsca żadna ogromna katastrofa w stylu wojny, trzęsienia ziemi czy jakiegoś szeroko pojętego głodu. Tu się wydarzyła tylko gospodarka planowa i różnego rodzaju problemy wynikające po prostu z niewydolności gospodarczej, z załamania łańcuchów dostaw, i tego typu pomoc nie była potrzebna aż tak długofalowo, jak na przykład w przypadku długotrwałych wojen czy wojennych zniszczeń. Niemniej także w tym przypadku świat zachodni ruszył Rosji na pomoc. I to wszystko skłania nas do przekonania, że kiedy putinizm się skończy w Rosji, kiedy te wszystkie
negatywne czynniki gospodarcze i polityczne się ostatecznie skumulują w takim stopniu, że doprowadzi to do obalenia obecnego reżimu lub do rezygnacji obecnych władz reżimu, różnie to w historii wyglądało, będzie tam prawdopodobnie panowała sytuacja z punktu widzenia właśnie zaopatrzenia ludności, kwalifikująca Rosję do otrzymania pomocy humanitarnej i w ten czy inny sposób prawdopodobnie Rosja tę pomoc, tak jak do tej pory zawsze w historii, otrzyma. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Liczę ostatecznie na to, że ten moment, o którym tutaj mówimy, nadejdzie jak najszybciej. Tak będzie, myślę, dla wszystkich stron lepiej i widzimy się niedługo.